Witamy wszystkich naszych prelegentów, panelistów. Dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Chciałbym zacząć od pana rektora, bo podobał mi się ten wstęp, panie rektorze. Jak pisany na długą w nocy, to muszę powiedzieć, że wymagało to chwilę. Halucynacje, tak. Halucynacje. Szydery nie widziałem tego modu. Szydery też kupuję od pana dzisiaj to stwierdzenie. Ja chciałem zapytać o ten listopad i grudzień. Jak na Koźmińskim pierwsze te informacje na temat GPT, macie jedną z najlepszych w tej części Europy osobę od sztucznej inteligencji, Ole, która krzewi tutaj, jest ambasadorem według mnie sztucznej inteligencji i według mnie świetnie wygenerowała tak jakby też swoją osobą i pracą to, że Koźmiński jest jednym z liderów w tej chwili tej narracji. Co się działo wewnątrz u was? Jak wykładowcy zaczęli podchodzić? Na ile było tego właśnie ironii i takiego pierwszego przyglądania się? A na ile już przychodzili studenci, mówili, a to mi się udało zrobić, a to, albo były jakieś, nie wiem, inne rzeczy, że rzeczywiście widzieliście pierwsze eseje pisane przez GPT, ktoś odkrył albo jakiegoś. Czyli jakie były te pierwsze tygodnie z GPT? Trudne. Pierwsze tygodnie były takie, że otrzymywaliśmy mnóstwo sygnałów od naszych studentów, którzy generalnie w Koźmińskim mają taki bardzo otwarty i luźny stosunek partnerski do wykładowców, więc dostawaliśmy sygnały zarówno od studentów, że wprzęgają to narzędzie, natomiast mają do nas również zaufanie i nie było na zasadzie wprzęgamy i ten wykładowca nie wie, to trochę się na tej asymetrii pojedziemy, tak? Tylko od razu były dyskusje na temat tego, jak to narzędzie wykorzystywać. Na wszelkich zajęciach, nie tylko na programie związanym z Management and AI, ale praktycznie na każdym programie studiów, bo jak mówimy o dyfuzjach innowacji, to przecież młodzież jest pierwszą grupą, która potrafi zaadoptować daną innowację szybko i bezboleśnie. Natomiast coś, co może będzie taką quasi poradą dla środowisk akademickich, to jest to, że myśląc o rekomendacjach uczelnianych co do wykorzystania czatu, nie szliśmy perspektywą top-down. Znaczy, to nie było tak, że siadła Ola ze mną i z dziekan Mariolą, z paroma innymi osobami, proszę tu, tak, my wiemy, wy lepiej narzucamy. Nie. Stworzyliśmy, i to chyba było takim głównym motorem napędowym, bardzo szybko stworzyliśmy zespół wykładowców, którzy dyskutowali w kilku iteracjach na temat tego, jak te formalnie rekomendacje powinny wyglądać. I to powoduje, jak przy każdej innowacji, że można oczywiście gdzieś tam lidersko czy menedżersko od góry narzucić pewne rzeczy, to się nigdy nie udaje. O wiele ważniejsze jest to, aby zespół chciał włączyć się w stworzenie de facto nowej narracji edukacji, bo ja to tak traktuję, tak? To jest to, co zostało świetnie powiedziane wcześniej. To nie jest narzędzie, które zastąpi, to jest narzędzie, które pozwoli pewne procesy, które traktowalibyśmy na zasadzie menial jobs, tak? Czyli ta analiza, która bardzo często dużo nas kosztuje czasu, energii, skrócić, aby zająć się kreowaniem wartości. I ja myślę, że też studenci to czują. Ja, może teraz zaspoileruję, ale dzisiaj wychodzi mail do pracowników co do nowych szkoleń, które też uruchamiamy tutaj w Akademii dla nich, bo jesteśmy na etapie eksperymentu i chodzi o to, abyśmy wszyscy mieli pierwsze doświadczenia, bo tylko na ich podstawie możemy sobie wykreować pewne opinie, a wykładowcy, nie ukrywajmy, no są influencerami w takim bardzo pozytywnym tego słowa wrażeniu, tak? To znaczy wpływają na rzeczywistość i ich stosunek do takich narzędzi kreuje mindset młodzieży, bo jeżeli wykładowca powie, nienawidzę tego narzędzia, jest głupie, nie możesz z niego korzystać, to co tak naprawdę przekazuje sobą temu młodemu pokoleniu? No pokazuje, że na nowe rzeczy trzeba się zamykać i one są złe, a dokładnie chodzi w drugą stronę, czyli na przykład współpraca z wykładowcą co do faktycznie treści poruszanej na zajęciach, by wspólnie dyskutować o tej krytycznej aspekcie, czyli chociażby o jakości tego materiału. To ja mam pytanie, taki follow-up można powiedzieć, do pani profesor Marii Ganzy i do pana profesora Sułkowskiego, no bo jesteśmy wszyscy tutaj z tego towarzystwa akademickiego. Właśnie jak wy obserwowaliście, jakie pierwsze reakcje? Myśmy zaczęli od takiego przeglądu, z tego co pamiętam, na kolegium rektorskim, w ogóle w stosunku do czatu GPT, który gdziekolwiek już się pokazał w świecie, znaczy, że jakieś uczelnie coś robią. I zobaczyliśmy cały wachlarz bardzo wstępnych podejść. To był grudzień. Od prób zakazu, które oczywiście muszą przynajmniej na razie spalić na panewce, i
jakichś takich prób zaangażowania detektorów wszelkiej maści, po takie podejście właśnie, można powiedzieć, pełne zaufania, które zakładało, no nie no, niewiele z tym możemy zrobić, możemy próbować pokazywać, jak z tego korzystać w jakiś kreatywny, dobry sposób. Jak to wyglądało z waszych obserwacji te ostatnie miesiące tutaj właśnie z czatem GPT? Może Maria zacznie. Okej, to ja zacznę. Na mojej uczelni to był kompletnie spokój. Dlatego, że ja jestem na moim wydziale, nie na uczelni, tak? Czyli Uniwersytet Politechnika. Więc na moim wydziale my dosyć szybko zorientowaliśmy się, że niektórzy próbują generować skrypty, ale kiepskiej gości. Więc nie poprawisz, nie będzie dobrze pracowało. Natomiast jeżeli chodzi o teksty, to studenci mi mówili, że oni korzystają z ChatGPT, żeby ulepszyć tekst. I ja uważam, że to jest okej, bo nie każdy potrafi dobrze pisać. Bardzo dużo osób z moich obserwacji to są osoby bardzo techniczne. Więc jeżeli wymagany jest raport jest okej. Natomiast jeżeli jest wymagany praca inżynierska czy magisterska, tu zaczynają się schody. Więc tak używaliśmy, aczkolwiek nie oznacza, że my przyjęliśmy to tam z welcome i tak dalej. Natomiast jednak studenci nasi, znający informatykę, te modele generatywne, uczenie głębokie i tak dalej, oni byli bardziej świadomi tego, czego można się spodziewać, na czym to wszystko polega, więc to był taki moment. A na ile pani profesor, inni wykładowcy Politechniki przychodzili do pani jako do ekspertki, pytali, do czego ja to mogę użyć jako wykładowca? Czy to tylko studenci pierwsze wykazali ten duch, czy wśród naukowców i wykładowców też pojawiła się ciekawość? I pozwolę sobie być ostrożny w tym temacie, dlatego że są taki cały, powiedzmy, spektrum reakcji na to. I pierwsze, co natychmiast odkryłam z takich rozmów prywatnych, to że wszyscy zdają sobie sprawę, że styl uczenia takiego odtwórczego się skończył. Trzeba zupełnie inaczej to do tego podchodzić, inne zadania wymyśleć. I jeżeli chodzi o nawet badania naukowe, trzeba zmienić odrobinkę te badania naukowe, dlatego że jeszcze pół roku temu mój student bronił pracę z wielomodalnego rozpoznawania tam i tak dalej. Ale właśnie wielomodalność teraz już nie jest aktualna, bo GPT-4 to robi. Zmienił paradygmat się, tak? Tak, dokładnie. Także Łukasz, ciebie pytanie. Jeszcze może właśnie przy okazji, tutaj ciekawa rzecz, Maria powiedziała bardzo ciekawą rzecz, że wymagania w stosunku do wykładowców zaczynają się zmieniać w związku właśnie z czatem GPT i podobnymi narzędziami. Jak to z twojej perspektywy wygląda? Tak, ja to bym chciał zacząć z wysokiego tonu. Dla mnie jest to ewidentnie zmiana paradygmatu. Oczywiście to się wpisuje w pewien nurt zmian tworzenia takiej formacji uniwersytetu cyfrowego. Uniwersytety to są takie konserwatywne organizacje, prawie 1000 lat. W związku z tym przechodzą przez określone epoki, tak? Jak mieliśmy ufundowaną na wartościach akademickich koncepcję Uniwersytetu Humboldtowskiego w XIX wieku, w połowie XX wieku uniwersytet przedsiębiorczy, ten, który musi konkurować, walczyć o rynek. Tak wydaje mi się, że ten XXI wiek będzie należał do uniwersytetów cyfrowych i ten nasz sektor został dotknięty przez transformację cyfrową, to widzimy z wielu stron. Przykładem wcześniejszym do Generative AI to był oczywiście COVID i wyobrażenie takie, że kształcenie zdalne jest marginesem, uzupełnieniem, a nagle okazało się, że może być mainstreamem i może dotyczyć wszystkich, prawda? Jakiej jakości, to już jest jakby inna sprawa. Natomiast jestem przekonany, że wchodzimy w taką epokę, którą metaforycznie nazwałbym centaurami. Czyli tak naprawdę w sferze intelektualnej, kreatywnej, taki mitologiczne zwierzę, półczłowiek, no to tak będziemy działali w sferze twórczości. Tak będzie wyglądało dziennikarstwo, działalność akademicka,
uczenie studentów, że bez wsparcia tych narzędzi po prostu będziemy mniej sprawni, będziemy kosztowniejsi, będziemy w stanie generować mniej pomysłów i rozwijać mniej pomysłów, więc wydaje mi się, że jesteśmy skazani niejako na zaznajamianie się z tą technologią i na jej rozwój, że jest to proces nieuchronny, absolutnie kumulatywny. Widzimy różnicę pomiędzy raptem 3 miesiące temu wprowadzoną generacją, a obecną generacją. I środowisko akademickie, uczelnie muszą się z tym zmierzyć. A ja obserwuję postawy mieszane, bo mam perspektywę insidera w dwóch uczelniach, na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Akademii WSB. I muszę powiedzieć, że wygląda to w ten sposób. Tak jak Akademia Leona Koźmińskiego zareagowała bardzo szybko jako lider myśli, jeśli chodzi o Large Language Models i Generative AI. Tak samo no, podjąłem tutaj taką inicjatywę refleksji w Akademii WSB i staraliśmy się wypracować stanowisko takie umiarkowane. To znaczy my nie wykluczamy stosowania czatu GPT, wręcz dajemy to jako możliwość dla studentów, ale zwracamy uwagę na etyczne praktyki związane po prostu z oznaczaniem fragmentów, z opisywaniem tego, w jaki sposób czat został wykorzystany w tym obszarze edukacyjnym. I ja uważam, że to jest właśnie ten moment, kiedy środowisko akademickie powinno zacząć wypracowywać pewne rozwiązania, normy, dyskutować to. No bo proszę Państwa, legislacja nie będzie nadążała za tym. Jestem przekonany, że zanim Unia Europejska, ministerstwa zabiorą się za kwestię dotyczącą praw autorskich i będziemy mieć do czynienia z kolejnymi generacjami, ten wyścig zbrojeń, on już się uruchomił. Zresztą pozytywny wyścig zbrojeń, jeśli tak, z tego tak, bardzo cieszę. To jest niemilitarne. Pejoratywne zbrojenia, żeby tuś, tak. Tutaj przyniesie to moim zdaniem bardzo, bardzo dobre skutki, ale jak to bywa ze zmianami paradygmatu, skutki, z którymi musimy się zmierzyć. To jest narzędzie, to jest jak młotek. Młotkiem można wbić gwóźdź albo można w głowę kogoś uderzyć, prawda? My musimy dbać o to, żeby efektywność tego narzędzia, jego etyczność była w jakiś sposób budowana środowiskowo przez procesy dyskusji, partycypacji, zachęcania do stosowania, wymieniania się dobrymi praktykami. Dlatego ja bardzo się cieszę, że została ta problematyka tak, w sposób tak poważny podjęta przez Akademię Leona Koźmińskiego, bo tu jest największy potencjał do wdrażania tego typu przełomowych innowacji, testowania ich w jakiś sposób, ale moim zdaniem czeka to całe środowisko akademickie. Dziękuję. Mamy także wśród dzisiejszych panelistów pana dyrektora z Ministerstwa Edukacji i Nauki, pan Mateusz Rafał. Panie dyrektorze, pana byśmy chcieli zapytać właśnie o to podejście państwa, czyli wiemy, że z cyfryzacją Polski w różnych warstwach jest różnie. Chwalimy bardzo MM Obywatel i wszystkie usługi dla nas, te podstawowe, które w ostatnich kilku latach rzeczywiście zostały dostarczone, ale z drugiej strony różne wskaźniki pokazują, że z cyfryzacją Polski na mapie krajów Unii Europejskiej jesteśmy jeszcze dosyć daleko. Czy GPT, pana zdaniem, może być jakimś takim triggerem i jakie działania też podejmujecie? W tej chwili jesteśmy w tym otoczeniu uczelni wyższych, tak? Czyli uniwersytety, akademie. Jakby pan mógł dać opinię właśnie z perspektywy ministerstwa? Jasne. Przede wszystkim wielkie podziękowania za zaproszenie firmy Microsoft i Akademii Leona Koźmińskiego. Cieszymy się, że jesteśmy w dyskusji dotyczącej nie tylko czatu GPT, ale sztucznej inteligencji w ogóle. Ja jednak od tego chciałbym wyjść, ponieważ musimy pamiętać o tym, że temat sztucznej inteligencji to nie tylko czat GPT, to jest tak, że rzeczywiście w listopadzie on się stał wyjątkowo medialny i wszyscy uświadomiliśmy sobie, że mamy o to do czynienia ze sztuczną inteligencją, ona implikuje nasze życie. Ale to nie jest tak, że sztuczna inteligencja to jest
materia, która dopiero z czatem GPT się pojawiła. I państwo polskie jest zaangażowane w projekty dotyczące sztucznej inteligencji nie od dzisiaj. Warto przypomnieć chociażby strategię na rzecz rozwoju sztucznej inteligencji. Warto wspomnieć program otwierania danych na lata 21-27. Musimy wyraźnie też zobaczyć to, co robi Ośrodek Przetwarzania Informacji, co bardzo istotne i podniosłe działania wspierające procesy naboru ekspertów do chociażby do NCBiR-u. To są także działania podejmowane wspólnie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, tworzenie pewnych skryptów materii takiej prawniczej. Także działań jest dosyć dużo, także na poziomie uczelni, które mają już swoje konsorcja badawcze odnośnie AI-a. Natomiast rzeczywiście należy to powiedzieć stanowczo, że ChatGPT był absolutnie wielką rewolucją, jeżeli chodzi o naszą świadomość i komunikację pewnych faktów. W związku z powyższym my naturalnie nie chcemy być bierni. I tutaj też pragnę nadmienić, że departament, który mam zaszczyt kierować, jest relatywnie świeży. On powstał w styczniu zeszłego roku i jego celem jest rzeczywiście doprowadzenie do cyfryzacji edukacji i szkolnictwa wyższego na takim efektywnym poziomie. Emanacją tego jest przygotowywany przez nas portal edukacja.gov.pl, która ma łączyć świat oświaty ze światem szkolnictwa wyższego. I tutaj, a także przede wszystkim, co bardzo istotne, wspierać młodego człowieka w podejmowaniu efektywnych wyborów życiowych odnośnie swojej ścieżki przyszłości, wobec swojego kształcenia. I tu jest absolutnie ogromne pole do kooperacji ze wszystkimi dostawcami technologii sztucznej inteligencji, na pewno jak również ChatGPT, który może być narzędziem absolutnie bardzo dobrze, efektywnie wspierającym ten proces. Na poziomie szkolnictwa wyższego zawiązuje się już pewna grupa robocza, która zmierza do realizacji tego typu działań. Też kwestią czasu jest powstanie takiej w kontekście szkolnictwa wyższego. Natomiast my zdajemy sobie sprawę, że nauka w Polsce jest na trochę innym poziomie, ponieważ sztuczną inteligencją zajmuje się już w wielu obszarach, co było inspirowane i instytucjonalnie ze strony państwa, ale też i oddolnie na płaszczyźnie uczelni, nie tylko publicznych, ale właśnie może szczególnie prywatnych, gdzie tutaj Akademia Leona Koźmińskiego przoduje i to jest coś, co się będzie zawsze spotykało z takim dużym wyrazem uznania z naszej strony. A wyzwań jest bardzo dużo na linii właśnie firm, takich jak Microsoft, uczelni i sektora publicznego, bo tak jak już było wielokrotnie zwracane nawet tutaj, że kiedy rozmawiamy o czacie GPT, to widzimy o tym, widzimy to, że on halucynuje te treści stricte naukowe, tak? Mhm. To jest kwestia świadomości tego, że mamy świadomość, że on rzeczywiście nie powstał do tego, żeby inspirować te treści naukowe i je wyszukiwać. Natomiast rzeczywiście to, w jaki sposób użytkownicy do niego podchodzą, to jest inna sprawa. I tutaj na pewno kooperacja firm prywatnych, uczelni oraz sektora publicznego może na pewno pomagać usprawniać takie działania dla dobra wspólnego, tak? Bo to tylko na linii kooperacji trójstronnej można takie narzędzia czynić rzeczywiście absolutnie efektywnymi i umożliwiającymi takie sprawiedliwe i moralne wykorzystywanie informacji oraz redukować ryzyko tego, że ktoś trafi na informację nieprawdziwą, która będzie generowała problemy, błędy dalej w przyszłości. A chciałbym dopytać jeszcze pana, bo tak przyszło mi do głowy jeszcze jedna rzecz, że patrząc na rankingi polskich uczelni w świecie i status, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o ocenę rynku edukacyjnego i akademickiego. Czy pan sobie jest w stanie wyobrazić, że taka zmiana paradygmatu, że to generatywne AI jest zmianą paradygmatu, w jaki sposób będziemy uczyć się i edukować? Czy to może być jakaś szansa dla Polski, że jako kraj średniej wielkości my możemy dosyć szybko zaadaptować niż na przykład kraje dużo, dużo większe i bogatsze od nas. I
tak jakby dokonać akceleracji takiej przez to systemów edukacji, które pozwolą nam tą dojrzałość systemu edukacji podnieść, na czym nam wszystkim zależy. Czy pan takie coś widzi w tej szansie GPT? Absolutnie tak, ponieważ jak możemy zauważyć, jak spojrzymy na uczelnie zachodnie, przede wszystkim te, które w rankingach znajdują się bardzo wysoko, to one wyjątkowo dobrze potrafią wykrzesać ze studenta jego kreatywność, potrafią gdzieś kierunkować go w stronę maksymalnego wykorzystania swojego potencjału. To jest coś, co my, co od początku przyświecało nam, tworząc portal edukacja.gov.pl, który jakby jest już coraz bliżej ujrzenia światła dziennego. Tak, żeby te edukacje nie uśredniać, ale rzeczywiście znacznie bardziej indywidualizować. I duże, efektywne ośrodki, tutaj jak najbardziej należy też wspomnieć Akademię Leona Koźmińskiego, która też pomaga swoim studentom się tak indywidualnie rozwijać. To jest coś, co znamionuje te ośrodki naprawdę wzniosłe. ChatGPT jest testerem naszej kreatywności w dużej mierze, ponieważ on może pomagać rozwijać kreatywność nauczycielowi akademickiemu, uczniowi i studentowi. Jest w stanie pomóc nam wydobyć nasze najlepsze cechy, ponieważ poprawia naszą umiejętność zadawania pytań, poprawia naszą umiejętność kreatywnego myślenia, a w tym momencie z naszej perspektywy te działania, które podjęliśmy, zmierzają do tego, żeby każdy uczeń, każdy student z czasem mógł jak najlepiej siebie zdefiniować i te swoje najmocniejsze strony uwypuklić, tak? Przez testy, które przewidujemy w portalu edukacja.gov.pl, żeby miał jak najlepszy obraz siebie i żeby jako najbardziej świadomy młody człowiek podchodził do swoich studiów. I jeżeli on będzie miał wraz z narzędziami dostarczanymi przez państwo, a z drugiej strony z narzędziami oferowanymi przez firmy prywatne, takie jak ChatGPT, który jest gdzieś tam na tym firmamencie Microsoftu, to będziemy mieli do czynienia z osobą znacznie bardziej jeszcze dojrzałą niż teraz, idącą na studia, znacznie bardziej dojrzale podejmującą wybory, co też siłą rzeczy będzie przekładało się na to, czego się od tej osoby na studiach będzie oczekiwać, jakie programy nauczania będą i w jaki sposób my będziemy w tej chwili na arenie międzynarodowej się plasować, bo to będzie samoczynnie zmieniało paradygmat, bez jakiegoś odgórnego, ustawowego narzucenia tego, że od dzisiaj uczymy w inny sposób, bo ta zmiana, bo ChatGPT tutaj będzie po prostu naturalną zmianą procesu. To jest ciekawe bardzo. Rozmawiamy tutaj od strony ucznia, potem studenta, studentki, prawda, o jakimś ich rozwoju i to są moim zdaniem bardzo cenne uwagi dotyczące tego, z jakiego punktu będzie startować ta osoba, jeśli będzie korzystać z takich narzędzi i czego może oczekiwać też potem od kolejnych etapów swojej edukacji, siłą rzeczy od wykładowców. I słuchajcie, ja wczoraj byłam na Auli Polskiej, w ogóle oczywiście pozdrawiamy. Ciekawe dwie co najmniej myśli tam padły i z jedną tutaj przyszłam. Mianowicie jeden z rozmówców, bodajże z Synerise, powiedział, że przez narzędzia generatywne będziemy mieć za chwilę do czynienia z one man unicorn. Czyli z sytuacją, w której jeden człowiek może wygenerować wielkie przedsięwzięcie. To znaczy może zrobić startup, może zrobić, zwłaszcza na tej niwie przedsiębiorczości, jakiś duży projekt samodzielnie, bo dostaje od modelu generatywnego tak dużo wsparcia w obszarze operacyjnym, analitycznym, kreatywnym, marketingowym, sprzedażowym, że można sobie wyobrazić. Nie potrzebuje 200 ludzi do tego. Że jest jakaś zmiana paradygmatyczna również w tym obszarze, że możemy się spodziewać, że jedna osoba będzie w stanie zrobić więcej albo będzie robić inaczej. Nie chciałabym, żeby to nas zaprowadziło w takie meandry, że zaraz będziemy rozmawiać o tym, że ludzie są niepotrzebni, bo jakby nie na to bym tu kładła nacisk, tylko na to, jaki tu jest potencjał. I chciałabym w zasadzie może zaczynając od Pameli, ale wszystkich państwa, ktokolwiek będzie czuł, że ma ochotę, zapytać o właśnie one man unicorn w kontekście edukacji, zwłaszcza wyższej, czyli o wykładowców i naukowców. Czy naukowca to też naukowiec, naukowczyni, wykładowcy, czy to będą też one man unicorns, czy można sobie to tak wyobrazić, jak sobie
sobie to wyobrażacie. Zanim, Pamela, głos jeszcze ci damy, to ja chciałem powiedzieć, słuchajcie, że weźmiemy dwa pytania z sali na koniec panelu, także prośba chętnych, nie wszyscy naraz oczywiście, ale kto będzie chętny, to prosimy o przygotowanie sobie pytań do naszych panelistów. Pamela, proszę bardzo. Znaczy, wydaje mi się, że tak porównując trochę, bo ja też dużo pracuję z biznesem na co dzień i jakby też widząc to, jak szybko różne projekty w biznesie zaczynają działać i też jak teraz obserwujemy, że związane też także z projektami GPT, różne, nie tylko już, że same firmy, ale działy firm są w stanie generować dużo więcej projektów same, nie potrzebując jakby właśnie wsparcia na przykład takiego międzydziałowego, właśnie dzięki temu, że korzystają z takich różnych rozwiązań. I wydaje mi się, że uczelnie czy ogólnie tutaj właśnie, nazwijmy to właśnie instytucje publiczne, jednak ten proces działania jest trochę wolniejszy, więc dajemy im możliwość, właśnie takim zespołom, no może powiedzmy few people unicorn w tym przypadku, takim zespołom naukowców i naukowczyń, żeby byli w stanie bez jakby takiego szerszego procesu angażowania zbudować fajny research, fajny projekt, ale także dzięki temu myślę, jesteśmy w stanie generować więcej rzeczy też w kontekście polskim, że wydaje mi się, że jest duża możliwość, że także studenci, którzy często są angażowani teraz w jakieś różne projekty grantowe, są w stanie już przyjść na przykład do profesora i powiedzieć, ja już mam zrobiony pół projekt, który teraz jesteśmy w stanie iść z nim dalej we dwójkę. Więc myślę, że może faktycznie takie, nie myślałam o tym, że jedna osoba teraz będzie tutaj cały startup prowadzić od zera, ale myślę, że na pewno to umożliwi nam w mniejszych teamach bardziej efektywnie prowadzenie i pracy takiej wykładowczej i takiej pracy naukowej. Ja się z tobą absolutnie zgadzam, że prototypowanie według mnie przyspieszy bardzo, bo gotowość prototypów będzie w dużo krótszym czasie niż w erze przed. Co też sprawia, że możemy dużo więcej opcji sprawdzić. Czyli na przykład jak robimy research, kiedyś było tak, że możemy sprawdzić parę rzeczy, a teraz możemy dziesięciokrotnie zwiększyć ilość rzeczy, które sprawdzimy, co szybciej sprawi, że jesteśmy w stanie dojść do jakiejś odpowiedzi, która teoretycznie jest bardziej prawidłowa. Maria, a właśnie w twojej dziedzinie. Właśnie chciałam trochę odnieść się do tego, co powiedziałam, Pamela. Widzę odrobinę czarna tą naszą przyszłość. I zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Tak naprawdę, to znaczy może to można akurat powiedzieć, że różowo, a nie czarne. To, co wygeneruje GPT, chat GPT, piąta, szósta wersja, to tak naprawdę oznacza, że niedługo bardzo duża ilość zawodów nie będzie potrzebna, bo chat to zrobi. I to jedyna rzecz, która będzie zawsze potrzebna, to kreatywność ludzka. Bo czat może coś wygenerować, ale on wygeneruje to, co już było gdzieś w wiedzy ludzkiej. On może w jakiś sposób poskładać różne słowa i zrobić składankę, którą to człowiek, o ile jest dobrze wykształcony, bardzo dobrze wykształcony, taki z szerokim, kreatywnym, przepraszam za użycie tego słowa, podejściem do życia, potrafię to ocenić, czy ta kombinacja słów, działań, propozycji przyniesie ten efekt, który oczekujemy lub mamy nadzieję, że taki będzie efekt. Natomiast takie to, czego teraz jest bardzo dużo, podstawowa rzecz, czyli notariusze, jakiś tam, nie wiem, kupno-sprzedaż, podstawowe skrypty, żeby coś zbierać, to już z dziedziny informatyki, gdzie lepiej się orientuję. Bardzo taka standardowa wiedza, to już niedługo będzie naprawdę dzień wczorajszy, pozawczorajszy i tak dalej. Więc musimy patrzeć i studenci przede wszystkim muszą patrzeć na swoją przyszłość tak. Czy ja będę tym, który będzie oceniał, co mi chat GPT, GPT Next Version powie, czy ja będę robić to, co on mi powie. Pani profesor, ja na moment chciałem to z tego czarnego koloru do różowego sam siebie przenieść do magenty, tak, naszej ulubionej. Posłużę się, słuchajcie, postem Jowity Michalskiej, to jest prezeska Digital University, która dużo postuje na temat różnych. I tu przeczytam pani o tych zawodach, co pani powiedziała, że zniknie ileś zawodów. Przeczytam pani listę teraz taką. Planistka Metaverse, kreatorka podróży w rzeczywistości rozszerzonej, przepowiadaczka trzęsień ziemi,
optymalizatorka ruchu dronów, mechaniczka samochodów autonomicznych, inżynierka konstrukcji prowizorycznych, twórczyni organów, rewilderka, instalatorka biofilmów, menedżerka zespołu człowiek-maszyna, audytorka do spraw stronniczości algorytmów. To jest 13 nowych zawodów, które Jovita wymieniła. Oczywiście tu jest kontekst kobiet, od razu mówię. Ja bym podkreśliła to ostatnio, dlatego że jak my mówimy o tym ChatGPT, jeżeli my mówimy o tym, że oni biorą wiedzę z internetu, z tekstów i tak dalej, to musimy być świadomi, że my ciągle musimy to kontrolować. Bo zupełnie niedawno jest ilość badań, jak niedemokratyczne są te narzędzia. Język, model językowy jest w większości angielski. Inne języki w bardzo słabej reprezentacji. Dostępność do użycia tego narzędzia jest jednak niedemokratyczna, nie dla każdego. Nie każdy potrafi po angielsku sformułować słowa, więc... Podobno Francja w tej chwili stawia na własnego LLM-a, takiego państwowego, co jest jakimś zupełnie innym podejściem. Grzegorz? Wiecie co, no ja cały czas gdzieś tam meandruję między czarnymi kolorami a różowymi. Natomiast tak, no taką mam myśl, no ten czat, tak, bo traktujemy go jako szerszy oczywiście aspekt, no powiedzieliśmy to dzisiaj wielokrotnie, on żeby był czym jest, musiał najpierw dostać poważny feed, tak? Ogromna porcja zasilenie informacji, dokładnie, zasilenie. Tak. No i tak sobie wybaczcie, ale tak samo myślę o was, kochani, czyli o studentach. Wy też najpierw musicie dostać potężne zasilenie, tak? I mam na myśli to, że żeby odpowiedzialnie działać w życiu, no to zasilenie musi nastąpić. Czyli myślę sobie, czy klasyczne studia nadal są potrzebne, więc w tym kontekście myślę, że zdecydowanie tak. Natomiast poza tym feedem, tym zasileniem, absolutnie zmieni się rola wykładowcy, który, no znowu wreszcie, to była opcja, teraz to jest must. No przekazywanie wiedzy po prostu nie ma większego sensu, tak? Bardziej będzie meandrowanie i kierowanie w kierunku źródeł informacji i bycia tym właśnie gatekeeperem zaufania, czyli słuchaj, no to nie jest dobre źródło, bo to i to, albo razem wypracujmy, dlaczego ta wartość, którą wykreowałeś, jest właściwa lub nie. I to będzie potężna zmiana, natomiast ona, tu się zgadzam, rozmawialiśmy wcześniej z panem dyrektorem. Budujemy ogromnie wyobraźnię, ten nasz teatr, natomiast te zmiany będą miały moim zdaniem chwilę czasu, żeby się tak ukonstytuowały. To znaczy, choć narzędzie jest potężne, wszyscy z niego korzystają, to zanim nastąpią takie pożądane przez nas zmiany w edukacji, myślę, że chwilę będziemy mieli. Może chwilę mam na myśli, nie 10 lat. Myślę, że to będą takie 2-3 lata, żeby faktycznie dostosowywać się do tych nowych realiów. Tym bardziej, że wszyscy jednak traktują te nowe narzędzia nadal, że one są na stage'u eksperymentalnym, tak? Po prostu nie są doskonałe. Pan profesor Sułkowski, Łukasz, też mówiłeś o tym wcześniej już, to... Tak, no jeśli jesteśmy w takiej epoce centaurów, mamy taki intelektualny egzoszkielet, no to pewnie możemy samodzielnie zrobić więcej, aczkolwiek ja uważam, że praca zespołowa i te przedsięwzięcia grupowe, one jednak pozostaną, no bo skutkiem tego będzie wzrost konkurencji. To jest, myślę, że wszyscy jak tu siedzimy, to się zgodzimy, że to będzie nasilało konkurencję, że ta konkurencja nie będzie już bazowała na czystej transmisji wiedzy, tak jak w naszym sektorze jesteśmy, uczelnie są producentami i dystrybutorami wiedzy. To już nie jest takie proste. Tutaj to będzie kwestia współtworzenia tej wiedzy i prawdę mówiąc jej selekcji. Model kosza na śmieci zaczyna działać. To znaczy, jak my mamy już wykładniczo rosnące od dekad publikacje, a teraz jeszcze będziemy mieć do czynienia z ogromną nadwyżką tego w działalności naukowej, w działalności edukacyjnej, no to efektem oczywistym jest tutaj dla mnie, że nastąpi nasilenie konkurencji i zmiana modalności, tego kluczowego wymiaru, który będzie decydował o przewadze na rynku pracy. I myślę, że tutaj to jest też wyzwanie właśnie dla młodego pokolenia, ale też dla nas, dla nauczycieli akademickich. Jak środowisko uczelni musi przestać udawać, że my ex cathedra przekazujemy wiedzę i po prostu należy ją opanować. No nie, to jest proces, kiedy my jesteśmy też rzuceni na głęboką wodę, musimy się
uczyć nowych modalności i metod produkcji. Bez tego nie obędzie się. I z drugiej strony w jakiś sposób wciągnąć w to młodych ludzi, wypracować środowiskowo same reguły gry. Także ja bym powiedział tak, zwracając się tutaj w kierunku tej perspektywy pani profesor, ja jeśli chodzi o ten pierwszy etap, mierzony pewnie w dekadach, to jestem optymistą. Uważam, że dokonają się bardzo głębokie zmiany, upadną niektóre zawody, zrodzą się zupełnie nowe, będziemy mieć do czynienia z turbulentnymi procesami w uczelniach i na rynku pracy, ale jednak jestem optymistą. Nie jak Peter Drucker, w XXI wieku uczelnie znikną, prawda? Mają potencjał intelektualny, jeśli w zakresie trzeciej misji współpracy z otoczeniem, z biznesem będą w stanie temu sprostać, to będą się rozwijały. A co w długim odcinku, naprawdę wydaje mi się, że to jest bardzo trudne do przewidzenia, bo to mogą być wizje od rozwoju człowieka w postaci jakiejś właśnie hybrydyzacji do homo emeritus, prawda, że maszyny wyprzedzą nas w taki sposób, że właściwie luksusem będzie praca, a generalnie rzecz biorąc większość funkcji będzie wykonywana przez maszyny, algorytmy, także te wizje socjologów z lat 60., 70. świata bez pracy ziszczą się w trochę innej postaci. Automatyzacji, ale w tym wypadku automatyzacji zawodów intelektualnych. No tutaj pojawia się też taki termin czasami unnecessariat, z którym ja się spotkałam kilkukrotnie. Muszę wam powiedzieć, że wracam w kontekście tej naszej tutaj dyskusji do czasami do takich myśli, chętnie też otworzymy się zaraz na publiczność, tylko takie małe słowo komentarza do wypowiadanych raptem 3 lata temu przez Harariego słów, które to zawody znikną. I on wtedy mówił przede wszystkim o zawodach wysokospecjalizowanych, wąskospecjalizowanych. Przede wszystkim o księgowości, właśnie notariuszach i tak dalej. Teraz zdaje się, że w związku z generatywną sztuczną inteligencją już to nie są zawody w spotlajcie, teraz zawody kreatywne są, no właśnie, jedni mówią zagrożone, a inni mówią dostają nowe narzędzia. Ja wśród swoich znajomych mam sporo grafików, którzy raczej bym powiedziała, że zaczęli być uzależnieni od Midjourney niż wypierać to i się tego obawiać, więc mam wrażenie, że często typowaliśmy jakieś zawody jako te, które upadną i okazywało się, że te nasze predykcje nie były do końca poprawne. Pamiętam artykuły z 2016, że do 2023 roku nie będzie już kierowców w miastach, tak, prawda? Tak, no, tak. Witamy w 2023. Także na pewno to jest fascynująca dyskusja i tutaj to, co tworzyłeś, było bardzo ciekawe, tak, te zawody przyszłości. Zawody przyszłości. Ja mogę, Olu, powiedzieć, że obserwując w tej chwili kolejkę, która nam się trochę ustawiła do naszej firmy, jeżeli chodzi o możliwość uzyskania od nas warsztatów, wiedzy, inspiracji od GPT, to możemy powiedzieć, że najdłuższa kolejka jest branża medialna, domy medialne, wydawnictwa, tam gdzie jest IP duże, takie to dziennikarskie, tak? Czyli tutaj jest rzeczywiście jest duży, duży ruch w tej chwili w interesie. Słuchajcie, mamy 5 minut. Czy są pytania? Tu mamy pana pierwszego. Czy jest szansa mikrofon, żeby tam powędrował? Super. Prosimy przedstawić tylko się. Konrad Zacharzewski, Akademia Leona Koźmińskiego. Mam pytanie do pani Pameli Krzypkowskiej. Otóż ja bezpośrednio po posiedzeniu Senatu, na którym rektor Mazurek obwieścił powstanie tego narzędzia, założyłem sobie ChatGPT, korzystam z niego sporadycznie i zauważyłem, że na stronie OpenAI jest urządzenie do rozpoznawania treści stworzonej cyfrowo. Ja panią Pamelę Krzypkowską chciałem poprosić o przybliżenie tego narzędzia, bo bawimy się, szanowni państwo, w policjantów i złodziei. Troszeczkę. Chodzi o to, jak rozpoznać treść stworzoną przez sztuczną inteligencję. Bardzo proszę pani Pamelo, krótki komentarz. Jasne, myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, bo mówimy o takich, no właśnie, fajnych jakby użyciach, czyli jak na przykład nauczyciele, edukatorzy mogą użyć takiego narzędzia, ale też warto powiedzieć, no właśnie, o tej kwestii, co jeżeli student napisał jakby nic nie wie i napisał pracę w 100% przez ChatGPT. I są de facto teraz duże dwa takie narzędzia. Jeden jest zbudowany przez OpenAI i de facto na ich stronie jest możliwość wrzucenia tam tekstu i sprawdzenie w ilu procentach według, no bo to wszystko są metody, no właśnie, probabilistyczne, czyli oni mówią, jaka jest szansa, że dany tekst został napisany przez właśnie model generatywny. Nie wiem, czy poprawili tą poprawność, bo niestety w ostatnim czasie jak często mu się udaje
pozytywnie ocenić te kwestie, to było 30%. Więc jakby jeszcze mamy niski poziom tego, jak bardzo udaje nam się wykrywać te teksty, ale jest jeszcze drugie narzędzie, które ostatnio miało lepsze wyniki, nazywa się Chat Zero i zostało też zbudowane przez studenta w Nowy Rok, który no właśnie jako na świętowanie 2023 zbudował takie narzędzie, więc to są chyba takie dwie rzeczy, które polecam do sprawdzenia. Nie wiem, czy jeszcze coś innego student tutaj. Student zaproponował również, jak można i to przechytrzyć. Studentów proszę zamknąć uszy, to ja mogę powiedzieć. Ja myślę, że to dobrze, że o tym rozmawiamy bardzo szczerze, że accuracy tutaj tych narzędzi jest niewysokie. One mają na przykład z mojego doświadczenia też sporo false positive'ów, czyli są jakby zbajasowane na wykrywanie treści z czatem, więc żeby daleko nie szukać, my z Konradem, który będzie występował później, mieliśmy takie doświadczenie, że wrzucaliśmy nasze z całą pewnością, chyba że o czymś nie wiemy, napisane samodzielnie teksty do classifiera, do tego detektora i wychodziło, że w całości wszystko napisał ChatGPT, no, przypisując sobie zasługi naszej ciężkiej pracy. Wypina także pierś po oddaniu. Właśnie, niesłusznie. Tak. Więc to, co chyba trzeba powiedzieć, to jest to, że owszem, te narzędzia są, można liczyć pewnie, nie wiem, co tutaj nasi szanowni goście, paneliści, ale można liczyć na to, że one będą jakoś usprawnione, ale chyba to nie jest klucz do rozwiązania. Mhm. To nie jest. Czy jeszcze jakieś pytanie z sali? Oj. Jaka była kolejność? Chyba w przerwie kawowej będziecie państwo oblegani. Widzę panią, którą jakoś mogę przedstawić, panią. Joasia Molik. Żeby nie było, że po znajomości, to przedstawię się, Joanna Molik, Microsoft. Ale że mam ESG jeszcze powiedz, że jesteś ESG, liderem tak. ESG, tak, w Polsce. Natomiast korzystając, że mam takie dość różnorodne grono, bo mam taką perspektywę związaną, wychodzącą z modelu Scholarship Boyera, i tego, jak są tak naprawdę zorganizowane w tej chwili model zdobywania wiedzy akademickiej, tytułów. Trochę przypomina to taką, bym powiedziała, grę komputerową. Mm-hmm. 3 lata tu, 4 lata tam, zdobywasz kolejne levele. I czy to nie jest teraz ten moment, tak jak rozmawialiśmy przy cyfrowej transformacji, na edukację dwóch prędkości, na uruchomienie nowych ścieżek, taki zwłaszcza bimodal education. Bimodal education, dokładnie. Na obsługę przypadków niestandardowych, bo ja nie wiem, czy teraz będzie nam łatwo namówić. Ja sama pracuję, nie wiem, od 16 roku życia i cudowne lata, które spędziłam na Politechnice Poznańskiej, na pewno mi pomogły w doświadczeniu zawodowym, ale myślę, że teraz ten demand i to tempo się zwiększa i też dużo, myślę, że rzeczy takich filerów edukacyjnych już, które zajmują czas, może zniknąć. I czy jest gdzieś taka wizja u was, czy perspektywa, jak przyspieszyć ten model z tymi takimi stopniami tradycyjnymi? Czyli Asiu, tak jakby tłumacząc to pytanie, trochę doktorat pół roku, panie rektorze. Granularnie, żeby dzielić organizację i robić część tą uciekającą do przodu i tą, która będzie się uczyć trochę później. To jest fajne pytanie i powiem szczerze, że bardzo proste. Znaczy odpowiedź na nie jest prosta. Znaczy, kiedy mówimy o keywords takich jak magister, licencjat, doktorat, to za nimi nie idzie wolny rynek, tylko idą potężne regulacje. Czyli cały nawis wszelkich wymogów, które są związane z tymi keywords. Natomiast kiedy mówimy o wszystkich innych keywords, tam jest kompletnie terra incognita, można sobie robić, co się chce. Krótko mówiąc, wszelkiej maści te micro-credentials, tak? Certyfikaty, które są brandowane wartościowymi instytucjami, tam nie ma potężnych regulacji, za nimi idzie duża elastyczność. Krótko mówiąc, jeżeli, może wybaczcie, ale tak wyszło spontanicznie, pracujemy teraz nad 4-5-miesięcznym takim kursem zarządzania na sterydach dla młodych ludzi, bo co? Bo ja na przykład spotykam się już z uczniami liceów, którzy mówią mi wprost, panie rektorze, panie profesorze, ale szczerze, 3 lata studiowania, ja jestem w stanie zrobić to szybciej, tak? No i teraz jest pytanie, jak uczelnie lub inne instytucje są w stanie odpowiedzieć na takie potrzeby, bo ja nie widzę, wybaczcie za słowa, cwaniaka, który chce po prostu sobie siedzieć, grać i nie robić nic, tylko ja widzę mega kompetentnego, świadomego rzeczywistości człowieka, który widzi, że w życiu najważniejszy jest time and timing, tak? I jest kwestia, jak instytucje edukacyjne są w stanie przygotować, mówiąc wprost, ofertę dla nich. I tak długo, jak nie będzie za tym rozporządzenia związanego z efektami kształcenia dla 5-miesięcznego programu startupowego dla młodzieży, to my to odpalamy za 2 miesiące, tak?
Więc jest kwestia, czy tego chcemy, tak? Natomiast szczerze, jeżeli biznes przychodzi i mówi, że chciałby doktorat w rok, to ja powiem odpowiedzialnie, niezależnie jak bardzo elastyczne jest ministerstwo, no way, bo tego się nie da zrobić w rok. Dzięki. No dobrze, słuchajcie. Musimy tą dyskusję przenieść do kuluarów. Last long był, także musimy was przenieść do kuluarów, bo popatrzyłem się tu na Darka i na Kacpra i zjedlibyśmy przerwę, rozumiem, tymi pytaniami. Także bardzo dziękuję naszym panelistkom i panelistom. Pani profesor Maria Ganca, pan profesor Łukasz Słukowski, profesor Grzegorz Mazurek, Pamela Krzypkowska i pan dyrektor Mateusz Rafał. Dziękujemy. Dziękujemy. Pięknie. Dzięki. Dziękujemy.